Obie mamy psy. Byłyśmy na spacerze i jeden pies zaczął gonić drugiego. Ale nic z tym nie zrobiłyśmy wtedy. I potem znalazłyśmy się w sumie na Tinderze i od razu był pretekst do rozmowy i tak. I potem się spotkałyśmy jeszcze raz. Zorientowałam się o swojej homoseksualności dość wcześnie, bo miałam 13 lat. I wtedy też poznałam moją pierwszą dziewczynę, która jest ze Śródmieścia, żeby nie skłamać, północnego. Więc dużo czasu spędzałyśmy właśnie w centrum. Obnosiłyśmy się ze swoją miłością, nie ukrywam. I nigdy nie spotkała nas z tego powodu krzywda. Jeżeli już, to dresiki najwyżej, wiesz, byli brawo i mówili dawajcie i pytali, czy możemy się jeszcze raz pocałować, bo chcieliby popatrzeć. Teraz idziemy zdecydowanie w złą stronę. Od kiedy pamiętam, nawet jak dorastałem i bałem się komukolwiek przyznać, że jestem gejem, to nie było aż takiej nienawiści w społeczeństwie skierowanej do nas. Mnie się nie zdarzyła jakaś straszna rzecz, jeżeli chodzi o kwestie LGBT. Raczej mierzyłam się na początku z rodziną, ale to było raczej takie bardzo symboliczne, w stylu, że nie chciałam słyszeć przy stole, nie wiem, kiedy znajdę sobie chłopaka, albo jakie tam jeszcze były. No po prostu takie podważające, takie trywializujące to. A też jasno zaznaczałam to od 15 roku życia. Nasza społeczność nigdy nie miała różowo w Polsce. I umówmy się, Polska jest homofobicznym krajem i była tym homofobicznym krajem jeszcze przed PiS-em. Ale to wszystko zdawało się mieć dobry wektor. Czyli byliśmy skierowani tak jakby dziobem w dobrą stronę, a PiS zaczął nas po prostu cofać. Z miesiąc temu jedną sytuację nieprzyjemną, jaką miałam, to właśnie stałam na Różanej i starsza pani przechodziła i bardzo głośno skomentowała to, że nie wie, czy jestem babą, czy chłopem i potem mi powiedziała, że tacy ludzie nie powinni, jak ja, nie powinni istnieć. Ja podjęłam z nią jakąś tam konwersację, starałam się być bardzo spokojna i dowiedzieć się po prostu, jaka to jest dla niej różnica. No i właśnie się dowiedziałam, że nie powinnam istnieć i że mam wypierdalać. Chciała mnie gazem pieprzowym i kamieniem rzucać. Popołudnie na Mokotowie. To jest bardzo proste. Zostaliśmy po prostu wskazani palcem przez odpowiednie, wysoko postawione osoby jako ci źli, jako wróg, jako ktoś, kto próbuje zniszczyć to państwo, zniszczyć rodzinę, zniszczyć koncept małżeństwa. I teraz połowa społeczeństwa traktuje nas jako tych, z których istnienia samego wynikają wszystkie ich problemy. Bardzo łatwo jest w taki tryb myślenia wpaść. Przy tym całym teatrzyku politycy po prostu zapominają o człowieku, o zwykłej jednostce, która być może właśnie wierzy im. I tutaj mówię o jednostce ze społeczności LGBT+, i mówię o jednostce spoza tej społeczności. Obie jednostki tak samo mogą wierzyć temu, co mówi ich rząd. Jedna się przez to zabije, a druga pójdzie przez to zabić. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną. Zupełnie nową, aczkolwiek to też jest taki neobolszewizm. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia.
Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem. Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją. Musimy powstrzymać tą rewolucję. Próba wywieszenia sześciokolorowego pola na figurze Chrystusa przed Kościołem Świętego Krzyża po tamtej stronie to przekroczenie cienkiej czerwonej linii. Otwarta agresja ideologiczna. Otwarta agresja antychrześcijańska. Zobaczyłam cynk w internecie, tam na Instagramie czy gdzieś, że jest zbiórka solidarnościowa w sprawie Margo. Emocje we mnie rosły już od dłuższego czasu, tak jak podejrzewam we wszystkich. No a ta wiadomość, że za zwandalizowanie furgonetki, która w ogóle nie powinna być na ulicach, próbują zamknąć aktywistkę na 2 miesiące, już po prostu to był... To była ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy i jechałem tam już z ostrym kurwem, szczerze mówiąc. W tym roku nie było też Parady Równości, która jest tak naprawdę dla nas jedynym dniem, jakkolwiek by to smutno nie brzmiało, w którym możemy pokazać się w przestrzeni publicznej. Najwyraźniej tej parady zabrakło, więc ten marsz spod KPH na krakowskie przedmieście, mam wrażenie, że trochę wypełnił tę lukę. To nie była zarejestrowana demonstracja. My po prostu sobie poszliśmy, krzyczyliśmy hasła, slogany. Byliśmy, śpiewaliśmy, szliśmy, byliśmy uśmiechnięci. Ktoś z telefonu puścił Born This Way Lady Gagi. Ludzie machali do nas z okien. To był cudowny moment, bo ja też poczułam, było takie wow, jest jakaś w nas taka solidarność. Jesteśmy po prostu tak jakbyśmy, nie wiem, że każdy pójdzie w ogień za każdym, tak? I każdą. Nic nie zapowiadało tego, co miało się wydarzyć chwilę później. Między momentem od mojego złapania, a tym, jak dotknęłam ziemi, ciężko jest mi powiedzieć, co się działo. Po prostu poczułam ciepło i ciężar obcego ciała. To się nazywa cold choke out profesjonalnie, albo sleeper choke. Że ci, wiesz, przyciskają tętnice, żeby ukrócić dopływ powietrza na około 2 sekundy. I to ma cię automatycznie spacyfikować. Zadziałało. My nawet nie miałyśmy jakoś uczestniczyć w tym proteście, tylko chciałyśmy zobaczyć, co się dzieje. Ja nawet powiedziałam Kalinie, że musimy to zobaczyć, bo historia się teraz dzieje na naszych oczach. No nawet nie zdążyłyśmy się zapytać nikogo, bo już policja zaczęła na nas biec. Wywracaliśmy się o siebie w ogóle. Dziewczyna została popchnięta, uderzyła się w głowę o beton i leżała tak nieruchomo, nie? I oni po prostu zamiast wziąć ją, tak na pogotowie wezwać jakieś, to oni ją po prostu wpakowali do furgonetki, nie? Ja dostałam od jednego policjanta prosto w twarz, złapałam się za nią. I słyszałam tylko z tyłu, ja nawet nie zobaczyłam tego policjanta, tak? Nie widziałam, jak on, i widziałam tylko po prostu, że on, tak, zamachnięcie się i po prostu nagle zniknął. W radiowozie nikt z nami nie rozmawiał, nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy,
o co chodzi, co źle zrobiliśmy. Żaden z policjantów się nie przedstawił, nikt mi nie powiedział, dlaczego jestem zatrzymana. Tak naprawdę nic nie wiedziałam. Zostały nam pokazane takie papiery, na których było wypunktowane, jakie mamy prawa. I mieliśmy te papiery podpisać, że przeczytaliśmy, zapoznaliśmy się z nimi. Natomiast po podpisaniu ich te prawa nie były przestrzegane. Siedziałam na tej krześle i tak myślałam, no dobra, no to w takim razie, jakie są moje opcje? I próbowałam o to zapytać, ale nie uzyskałam za bardzo odpowiedzi. Postawiono mi jakieś tam zarzuty. Zapytano, czy wyznaję się do winy. Nie dostałem możliwości powiadomienia bliskich o tym, że zostałem zatrzymany. Jak chciałem skontaktować się z adwokatem, to oni cały czas albo przesuwali to w czasie, albo mówili mi, nie, nie ma sensu, o tej porze już nikt nie przyjedzie. W sensie nie miałam takiego poczucia, że jest tutaj dla mnie opcja, jakakolwiek, poza właśnie przyznaniem się do winy. Zupełnie nie wiedziałam, wiesz, co mnie czeka. No i w momencie, w którym przyznałem się do winy, funkcjonariusz powiedział mi, że czeka na mnie na dole prawnik i powiedzieli mi, że mam 5 minut na rozmowę z tym prawnikiem. W ogóle nie umiałam się odnaleźć. Też panował bardzo duży chaos na komisariacie. Nie dostawaliśmy żadnych informacji, tylko takie rozkazy, co mamy robić. No, nigdy w życiu się tak nie czułam, ponieważ nigdy w życiu nie byłam w takiej sytuacji, kiedy nie mam takiego przyzwolenia na swoją wolną wolę tak naprawdę. Że muszę się zupełnie podporządkować, ponieważ jeżeli nie, to może mi się coś stać. Minęło jakieś półtorej minuty, zanim wrócił ten sam funkcjonariusz i zakończył naszą rozmowę, czyli tak naprawdę nie zdążyliśmy wymienić żadnych informacji. I także był jeszcze przy nas cały czas policjant, czy nawet dwóch, więc komfort rozmowy został... Próbowałem też poprosić policjanta, żeby zadzwonił do mojego taty. On wrócił z wiadomością, że dzwonił do mojego taty i że słyszał moją mamę w tle. I już wtedy wiedziałem, że to było kłamstwem, że wcale nie dzwonił do mojego taty. Co mój tata zresztą później potwierdził, bo moi rodzice są od dawna rozwiedzeni. I wiem też od kolegów z celi, że nie dostali swoich leków. No ogólnie te wszystkie prawa, które nam przysługiwały, były traktowane... No to był żart po prostu. Znałam takie sytuacje tylko i wyłącznie z filmów tak naprawdę. Nie wiedziałam zupełnie, czym jest rewizja osobista. Nie wiedziałam, jak to wygląda. Też policjanci mnie nie poinformowali. Dostawałam tak naprawdę tylko rozkazy, że mam się rozebrać, że mam się jeszcze bardziej rozebrać, że mam się odwrócić i że mam zrobić przysiady. Czułam taką ogromną bezsilność w tym wszystkim, ponieważ nie mogłam powiedzieć, że tego nie zrobię i tego nie zrobić. Ze mną jechała trans dziewczyna, no i wiedziała, że prosi o to, żeby po prostu kobieta policjantka ją przeszukała. I że wtedy pójdzie, tak? Ale nie pójdzie z funkcjonariuszami, to znaczy z mężczyznami. No i jakby wyczułam wtedy, że to jest, no, że to się może źle skończyć, znaczy, że to się źle skończy. Tak naprawdę wiedziałam już, że to będzie bardzo przemocowy moment. I nagle pojawiło się czterech, chyba trzech było po cywilu i zaczęli ją na siłę wyciągać, nie? Ona była taka bardzo energiczna i taka dużo mówiła i była taka naprawdę o próbie podjęcia tego dialogu. To wróciła i weszła do mojej celi, powiedziała, że trzymali ją w
trzech. Zaciągnęli ją do pokoiku. Jeden z nich podniósł jej sukienkę. Drugi z nich chwycił ją za jakby gumkę taką od sukienki, odciągnął, a trzeci policjant wsadził jej rękę w majtki. Jest taka rzecz, z której zdałem sobie sprawę tak naprawdę w przeciągu ostatniego tygodnia. Ja jestem bardzo spokojną osobą i bardzo trudno jest mnie wyprowadzić z równowagi i wykrzesać ze mnie jakieś skrajne emocje. I mam wrażenie, że te wydarzenia nas wszystkich powoli zmieniają. Ja ostatnio jestem ciągle znerwicowany, nie mogę spać. Wszystko to, co słyszę, to co widzę na mediach społecznościowych, co chwilę docierają do mnie coraz częstsze wiadomości o tym, że ktoś znowu został pobity, że znowu była jakaś agresywna reakcja na tą tęczę. To nawet najtwardszą osobę jest w stanie doprowadzić na skraj, naprawdę. Plan zastraszenia nas jak najbardziej się powiódł. Przez bardzo długi czas nie byłam w stanie sama wyjść z domu, nawet z psem. I szczerze mówiąc, nadal nie przeszłam się jeszcze krakowskim przedmieściem. Mimo że mieści się tam uniwersytet, na który uczęszczam i wcześniej chodziłam tamtędy codziennie, to teraz myśl o tym, że miałabym się tam znaleźć, po prostu przeraża mnie. Nawet jak jedziemy samochodem i mija nas radiowóz, to cała zastygam. Boję się też, że ktoś może przyjść do nas do domu, bo przecież mają nasz adres. I jakby no, cały czas ten niepokój jednak towarzyszy. Z perspektywy czasu jestem pewien, że zarówno zatrzymanie Margot, jak i jej wyrok i te późniejsze zatrzymania podczas tęczowego piątku, to była pokazówa. To była kompletnie polityczna sprawa i to miało wywołać po prostu efekt mrożący. Miało pogrozić palcem wszystkim tym dzieciakom, które wychodzą z tęczą na protesty, powiedzieć im, patrz, jak będziesz wychodzić na ulicę z tęczą, to takie rzeczy cię będą spotykać. 1 czerwca tego roku chłopak, piękny chłopak, nieważne jaki, chłopak popełnił samobójstwo, bo był gejem i miał po prostu i tak już problem z akceptowaniem swojej seksualności. Otwierał telewizor, tam mu prezydent mówił, że nie jest człowiekiem, tylko jakąś ideologią. Szedł do kościoła, był wierzący i tam mu ksiądz w niedzielę zamiast tłumaczyć słowo Biblii, tłumaczył, że nie ma prawa istnieć. Jakby te, wiesz, skutki tej gry już są. Ja też chodzę na te protesty nie bez kozery. To, że my się pokazujemy w przestrzeni publicznej, co tak wiele osób gniecie w tym, to jest właśnie powód, dla którego tam chodzę. Bo ja dorastałem w świecie, w którym bałem się codziennie. Nienawidziłem swojej orientacji, bo tak mi wmówiła kulturosfera, w której się wychowałem. I chcę, żeby dzieciaki LGBT, które dorastają teraz, wiedziały, że jest nas więcej, że nie są sami, że nie są jakimiś wybrykami natury i że mają system wsparcia.
mnie tęczowa flaga. Pamiętam też, jak na demonstracjach takich pro-choice'owych, pamiętam, jak się cieszyłam, jak widziałam choć jedną flagę powiewającą. Teraz, kiedy idę na demonstrację, nawet w obronie aborcji, tu widzę po prostu falę tęczowych flag i to jest cudowne, że ludzie rozumieją, że te nasze walki są powiązane, że to nie jest tak, że po prostu tu mamy kwestie LGBT, a tu aborcja i to są zupełnie różne rzeczy, różne tematy, tylko że musimy się wspierać w walkach, że musimy być solidarne i dla mnie właśnie takim chyba symbolem solidarności jednak jest flaga i empatii, wsparcia i takiego, nie wiem, jakieś takie emocje we mnie wyzwala jednoczące bardzo. W Stanach nasza społeczność wkurwia się, że tęcza jest wszędzie, że Reebok robi buty z tęczą, jak jest marsz równości, że kawiarnie robią ciasteczka z tęczą i jest, wiesz, to się nazywa komercjalizacja Pride, nie? Tutaj natomiast wstawisz gdzieś tęczę i możesz to dostać porządny wpierdol. Położysz tęczą się w samochodzie, ktoś ci może wybić okno. Wracając już z dołka, nadal byłam przerażona i to wszystko wydawało mi się takie nierealne. I przez okno mignęło mi parę tęczowych flag wywieszonych z balkonu i z okien. I zawsze wiedziałam, że te flagi są ważne, ale pierwszy raz poczułam to, że nie jestem sama i że ktoś tam jest jeszcze, kto tak naprawdę będzie przy mnie w tej całej sytuacji, że nie jestem sama z ludźmi, którzy są przeciwko mnie, tylko że są też jacyś ludzie, którzy są ze mną. Przyznam się szczerze, że ja zawsze się uważałem raczej za tchórza. Nigdy nie brałem udziału w żadnych bójkach. W momencie, kiedy kiedyś zaczepił mnie chłopak na przystanku i zaczął mnie wyzywać i chciał mi zabrać telefon i słuchawki, to ja po prostu to wszystko oddałem bez gadania. Ale w momencie, kiedy stałem pod tym pomnikiem, to coś się we mnie złamało i poczułem, że jeżeli ja tam nie stanę, to nikt inny tam nie stanie. I wiem, że pilnowanie kawałka szmatki kolorowej na pomniku wydaje się dla postronnego obserwatora być trochę bezsensownym gestem, ale zaręczam, że po prostu jesteśmy już wszyscy tak wkurzeni tą sytuacją i tym, w jaki sposób nas się wykorzystuje i sprawia, że czujemy się zaszczuci we własnym mieście, we własnym państwie, że to jest ważne. Nie mówię, że wszyscy mają nas kochać, ale chciałabym, żeby nas nie nienawidzili, żeby było to tak samo normalne, jak moja koleżanka mówi, że w niedzielę idzie z chłopakiem do kina. Tak samo ja bym chciała powiedzieć, że idę w niedzielę z moją dziewczyną do kina. Chciałabym, żeby to było takie zwykłe. Realna zmiana nie jest możliwa tylko poprzez uśmiechanie się, robienie happeningów i pisanie grzecznościowych tekstów zachęcających do tego, żeby ktoś po prostu traktował nas jak ludzi. Nie wrócimy już do tego momentu z wczesnych lat 2000, kiedy wszyscy siedzieliśmy grzecznie, cicho w szafach i baliśmy się złapać za ręce na ulicach. Ten 7 sierpnia pokazał, że
skończyły się już rozmowy. Nie będziemy próbować tego załatwić w pokojowy sposób. Teraz trzeba pokazać, że władza musi przestrzegać praw człowieka i że władza ma się bać swoich obywateli, a nie odwrotnie. Trzeba siedzieć cicho i się nie wychylać, to będziemy mogli normalnie żyć. I ja, dla mnie to takie, kurwa, normalnie żyć. To jest pierwsza rzecz, jaka mnie w tym wkurwia, bo jakie normalnie? Siedzieć cicho i się nie wychylać, dla mnie to nie jest normalne życie. Myślę po prostu ciągle o tych osobach, które nie mają tej odwagi, które się boją, które na przykład nie dorastały w takiej cukierkowej sytuacji jak ja, z akceptującą rodziną i wspierającymi przyjaciółmi, tylko siedzą w jakiejś kurwa pipidówie, gdzie jest, wiesz, 2000 mieszkańców i każdy wie, kto, co i jak. I wiadomo, jak to się ostatnio niestety w Polsce kończy, no. I po prostu ci ludzie dają mi też siłę. I myślę, że w tym wszystkim innym, którzy biorą udział w protestach, też. Że robimy to dla tych kilku imion, które zostały ostatnio wypisane na Ministerstwie Edukacji Narodowej.